W imieniu Śląskiej Telewizji Miejskiej i swoim witam Państwa bardzo serdecznie. Szczególnie serdecznie witam naszych gości. Spotkanie dzisiaj wyjątkowe, choćby z tego powodu, że spotykamy się po 15 miesiącach już w takim składzie i nie musimy rozmawiać przez internet, przez Teamsa, tylko możemy popatrzeć sobie w twarz, a nawet w oczy. Proszę Państwa, dzisiaj powodem naszego spotkania, naszej rozmowy jest książka, biografia Adama Michnika. Tak, tak, już tak czuję ten zgrzyt, jak co niektórzy z Państwa oglądają tą już samą układkę. Tytuł Demiurg. Na początku chciałbym przywitać naszych gości, szczególnie autora książki, Romana Graczyka. Dzień dobry. Dziennikarza, pisarza, felietonistę, autora jeszcze dwóch innych ważnych biografii, marszałka Wiesława Chrzanowskiego i premiera Tadeusza Mazowieckiego. Jest jeszcze ważna książka, o której rozmawialiśmy też w tym studiu, no, chyba 10 lat temu. W podobnym gronie. W podobnym gronie, częściowo. Właśnie. Służba Bezpieczeństwa wobec redakcji Tygodnika Powszechnego. Proszę Państwa, o Adamie Michniku wszyscy już prawie wszystko wiedzą, a na pewno mają na jego temat pogląd sprecyzowany. Ciekawe, czy jeszcze coś będziemy mogli dopowiedzieć po tak obszernej biografii. Na początek chciałbym przeczytać taką rzecz. Język polski nie zna takiej obelgi, jakiej by nie rzucono w twarz Michnikowi, ale też nie zna takiej pochwały, jaką by go nie ozdobiono. Panie redaktorze, czy można coś jeszcze dodać? Czy ta biografia może nam odpowiedzieć na... Myślę, że powstaną następne biografie. No właśnie. Przecieram szlak jakoś z niejakim trudem. Ale mówię z trudem, bo jakby proces powstawania tej książki pokazuje trochę, jak jest usytuowany Adam Michnik i jak jest właśnie trochę wynoszony na piedestał i spychany w jakiś niebyt, jakim jest gorącym kartoflem trochę ten człowiek, ciągle jeszcze. W związku z tym opowiadanie o nim jest nieoczywiste, w sensie jedni się krzywią, drudzy uciekają, inni by chcieli jakiejś hagiografii, prawda? Tak to wygląda. W związku z tym troszkę to musiało rzutować też na charakter kwerendy i potem owoc ostateczny. I pewnie to i owo trzeba byłoby dopowiedzieć za parę lat. Książka wyszła 2 miesiące temu. Ciekawe, czy nam się dzisiaj uda, bo to już około chyba 20 spotkań do tej pory było w ramach promocji tej książki. Mam nadzieję, że uda nam się po części pójść tym śladem poprzedników. Dlatego chciałbym przede wszystkim powitać naszych drogich gości. Andrzej Schneider, dyrektor oddziału Katowickiego Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry. I już sama nazwa instytucji mówi, jaki będzie wkład w tą dyskusję. Bardzo dziękuję za przybycie. Profesor Krzysztof Łęcki, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry. Zwolennik, a nawet wyznawca Tukidydesa, wojny peloponeskiej, co niewątpliwie będzie miało wpływ na tą dzisiejszą dyskusję. Postaram się bez odwoływań. Aczkolwiek to jest ważne. Powiedzieć, że na przykład takie postacie jak Temistokles, które z jednej strony broniły wolności w Grecji, a z drugiej układały się z królem królów, perskim królem królów, no, komuś mogłyby przyjść do głowy jako punkt odniesienia dla tej dyskusji, ale to nie jest moje odniesienie. Dobrze, i tak na tym pozostajmy. Jan Mazurkiewicz, można by było powiedzieć, że kombatant. Dzisiaj się mówi weteran, ale to jest, znaczy nic nie powiedzieć, bo przede wszystkim dziennikarz i też człowiek, instytucja, który wiele w życiu przeszedł, w tym życiu naszym solidarnościowym. Także bardzo, bardzo Państwa serdecznie witam.
Ale jeszcze raz przede wszystkim witam Romka Graczyka, który przybył do nas aż z Krakowa. O. To, że możemy cię gościć tu na Górnym Śląsku, to jest bardzo, bardzo ważne i bardzo istotne. Panowie, czy ten tytuł, już samo zdjęcie, znaczy mnie przynajmniej, to zdjęcie już bardzo niepokoi. Z czemu? Samych kontaktów. Sympatyczne. Takie demoniczne trochę, ale nie. To już zostawmy zdjęcie. Czy tytuł, czy Demiurg oddaje wkład to, co Adam Michnik wniósł, przecież nie tylko w III Rzeczpospolitą, bo przecież mówimy o bez mała 60 latach. Panie dyrektorze? Pierwsza moja reakcja na tytuł tej biografii była taka, świetne określenie. Ale po lekturze muszę powiedzieć, że to określenie jest jednak w moim odczuciu trochę na wyrost. Pan powiedział, otwierając naszą rozmowę, że o Adamie Michniku wszyscy wszystko wiedzą i mają swoje zdanie. Mam wrażenie, że jest połowa tylko prawdy w tym zdaniu. Ściślej rzecz biorąc, prawdziwa jest ta druga część. Mamy swoje zdanie na temat Adama Michnika, czasami bez oglądania się na wiedzę o tej osobie. Ta książka niewątpliwie takie kompendium wiedzy o biografii Adama Michnika przynosi, bardzo potrzebne kompendium. Czytając tą książkę, też ciągle zastanawiam się i mam z tyłu głowy, że mamy jednak do czynienia z niezamkniętą opowieścią. I myślę, że Adam Michnik nas jeszcze czymś zaskoczy i będzie potrzeba drugiego wydania tej biografii, żeby tę opowieść dokończyć. Ciekawe, czy jeszcze może być rozszerzony, czy już musi być drugi tom. Będzie pierwszy i drugi tom wtedy, ale to już jest jakby, będzie dylemat wydawcy i autora. Panowie? Ja myślę, że teraz Adam Michnik funkcjonuje w zupełnie innej rzeczywistości, w zupełnie innej polaryzacji społecznej. I a propos tego, o czym mówił pan dyrektor, to mogę powiedzieć, że oczywiście tak, Adam Michnik zaskakuje swoich zwolenników, swoich przeciwników, których ma też przecież bardzo wiele, również zaskakuje. I ten wywiad, w którym on powiedział, że widzi obskurantyzm po dwóch stronach wojny polsko-polskiej, to jest już wywiad, którego on udzielił po. Tak. Zakończeniu prac nad tych książkami. Przełomie marca i kwietnia. Ale mówisz o wywiadzie wielkanocnym. Tak. Dla Gazety Wyborczej. Tak jest, no więc są pewnością. Za które oberwał, tak jest, obrywa tak, ciągle. Tak. No i, więc no, jak gdyby teraz żyjemy w świecie o tyle innym, tak zaryzykuję takie stwierdzenie, niż w latach, końcówce lat 70., w latach 80., że teraz po prostu rządzi lud na tyle, że sam sobie wybiera autorytety, które być może rozpętały w dużym stopniu tę polaryzację, muszą się dostosowywać do głosu ludu. I jeżeli autorytet nie powie tego, czego chce lud usłyszeć, to przestaje być przynajmniej chwilowo autorytetem. Proszę zobaczyć, wszystkie spory, zostańmy przy Adamie Michniku, ale tych autorytetów, które, że tak powiem, tak pulsują, znaczy przez moment są autorytetami, ale potem mówią jednak coś innego, więc już przestają być, to każdy, kto obserwuje, nie wiem, portale społecznościowe, widzi, że to jest coś zupełnie niesamowitego. Prawda? Więc co do tego zaskoczenia, to sądzę, że tak, no, jeżeli ktoś jest rzeczywiście niezależny, to nie boi się powiedzieć czegoś, co będzie pod prąd. A mówienie w Polsce dzisiaj tego, co jest pod prąd jakiejś tej rzeczce opinii publicznej, bo są dwie przynajmniej, prawda? Oczywiście są nasączone olbrzymim ryzykiem tego, że się podpadnie ofiarą hejterstwa i tak dalej, i tak dalej. Ja czytałem opinię pod tym wywiadem Adama Michnika, no i po prostu no, widziałem, jak przekształcają się błyskawicznie zwolennicy w przeciwników, a ci przeciwnicy zaczynają sobie przypominać najlepsze momenty
z ich punktu widzenia życie Adama Michnika, które jednak pokazują, że przecież jasne, on zawsze. No? To jest dosyć specyficzna sytuacja. Ale ja bym chciał od razu powiedzieć, że tak, bardzo dziękuję za tę książkę. Bardzo dziękuję za tę książkę, bo ta książka ona jest z mojego punktu widzenia, jestem historykiem, jestem socjologiem, jest świetnie udokumentowana, a czyta się świetnie. No, zwykle to są rzeczy, które się wykluczają. No, zwykle, kiedy jest naładowanie jakichś tam informacji, to to się jakoś wyklucza. Poza tym jest taki fragment, który ja specjalnie sobie przyniosłem tutaj, żeby go zacytować. Nie dlatego, że go nie pamiętam, ale uważam, że on powinien być dokładnie zacytowany. Posłuchajcie Państwo. Gdy w Polsce wychodzi się poza ubogą litanijkę cuchnących altruizmem, poświęceniem i fałszerstwem historycznych osób, zdarzeń i legend, historia staje się dla nas czymś tak naprawdę niepotrzebnym. I próba napisania, no bo też zawsze się asymptotycznie zbliżamy do prawdy, zawsze może się zdarzyć, że stwierdzenia autora zostaną podważone w jakiejś kolejnej biografii, ale widać te intencje i to przedstawiono w bardzo takiej atrakcyjnej formie. Moje widzenie Adama Michnika też bywa zróżnicowane, niekiedy bardziej, niekiedy mniej, ale nie widziałem w tym, co pan napisał, takiej tezy, którą chce się udowodnić, prawda? Nie widziałem tej hagiografii, która potem no, zwykle jednak leży gdzieś i zostaje poddana gryzącej krytyce myszy, bo hagiografię być może się pisze z trudem, ale czyta jeszcze gorzej. No. Ta książka jest napisana naprawdę, jak ją kupiłem, zobaczyłem, jest bardzo gruba, 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 ale czyta się. Tak jak ktoś kiedyś powiedział o zupełnie innej historycznej książce, ale czyta się jak powieść sensacyjną. Więc ja ją przeczytałem praktycznie jednym łykiem, a jest to pewnego rodzaju osiągnięcie. Proszę zwrócić uwagę na grubość tego tomu. Blisko 700 stron. Tak. Panie Janie? Gdyby przy tytule Demiurg był znak zapytania, może byłoby trochę lepiej, byłaby jeszcze większa dyskusja wokół tego. Przy czym ja bez tego znaku zapytania uważam, że tytuł jest świetnie dobrany i do tego, co tam jest zapisane, i do postaci. Wydawało mi się, że sporo wiem o tamtym czasie. W końcu jakoś to człowiek śledził mnie lub bardziej, ale kilka rzeczy mnie tam zaskoczyło, które jakby sobie uświadomiłem, których nie byłem świadomy, że ktoś mógł tak lub inaczej wpływać na pewne sytuacje. To jest raz. Dwa, to jest bardzo dobrze opisany tamten czas. W sposób obiektywny. Co wydaje mi się jest dosyć trudne z dwóch powodów. Jeśli się znało bohatera książki i po drugie, jeśli się w tym czasie żyło. Jakby nakłada się tą swoją skorupę, z którą cały czas chodzimy, na to, co opowiadamy. To po drugie. I po trzecie, ilość dokumentów, jaka tam jest zawarta. Można sobie wyrobić własne zdanie na temat tego. Ja w tej książce nie zgadzam się tylko z zakończeniem. Uważam, że teza, którą tam postawiłeś, jest błędna, moim zdaniem. A dlaczego, to pewnie do tego dojdziemy. I muszę powiedzieć, że kiedy przeczytałem ten słynny wywiad, do którego się w tej chwili odnosimy, to jakbyśmy powiedzieli, zatrzęsło mną. Czemu? Się kompletnie nie zgodziłem z Adamem. Kompletnie. Miałem popsutą Wielkanoc, Janek do mnie zadzwonił i po prostu zrobił mi taką aferę i za Gazetę Wyborczą, za Adama Michnika, za swoją rodzinę i za jego stan, w tym stanie, w jakim on do mnie dzwonił. Także to... Ja po prostu kompletnie się z jego tezami, sposobem myślenia o Kościele... To inaczej niż ja. No i okej, dobrze. Natomiast po prostu nie zgodziłem się, ale jakby nie będziemy chyba tego wywiadu na czynniki pierwsze rozbierać. To ta druga część, o której pan dyrektor wspomniał, jakby część, wydaje mi się, że to powinna być część poświęcona Adam Michnik i Gazeta Wyborcza.
wpływ Gazety Wyborczej jako gazety opiniotwórczej na początku. Gazety, która przy okrągłym stole powstała, która miała być tylko na czas wyborów i tak dalej. I moment, w którym gazecie Lech Wałęsa odbiera prawo do znaczka Solidarności. No i moment oczywiście graniczny, to jest moment sprawy Rywina, po którym gazeta już nie jest tą samą gazetą. I Adam Michnik już nie jest tym samym Adamem Michnikiem i jako człowiek, i jako redaktor naczelny. Wydaje mi się, że ta druga część będzie niezbędna. Tym bardziej w opisie tego, jak się opinie w Polsce kształtowały i kto ewentualnie mógł mieć wpływ na tę opinię. Taka pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, to jest Gazeta Wyborcza i słynny dziennik Krasowskiego. Tak. Dla mnie na przykład rzeczą do dzisiaj jest niezrozumiałym, jak to jest, że jeśli zakładamy, że w Polsce większość opinii, większość poglądów jest prawicowych, to dlaczego gazeta prawicowe w Polsce nie cieszą się wzięciem albo nie cieszyły się? Są słabsze merytorycznie, warsztatowo. Ale to... A to przepraszam, to ja mam, przepraszam bardzo, to ja tak a propos powiem, być może tak jest. Być może tak jest, aczkolwiek ja z przykrością obserwuję to, jak bardzo dołują gazety, powiedzmy, lewicowo-liberalne. Prawda? Polityka, którą ja czytałem zawsze, teraz stała się, zresztą sam redaktor naczelny powiedział, że on chce, żeby to był biuletyn tam antypisu czy czegoś. No więc jeżeli chodzi o biuletyny, to ten etap lektury mam już dawno za sobą. Więc... Chcę powiedzieć, że jest też taka ogólniej bardzo, taka bardziej ogólna reguła. To Russell Kirk napisał w takiej książce o umyśle konserwatywnym, że konserwatyści zwracają się do ludzi raczej prostych. I to powiedział konserwatysta, tak. Więc być może oni akurat nie czytają, ale czy to znaczy, że ich teksty są mniej wyrafinowane? Co zostało po rewolucji francuskiej? Przepraszam, tylko to mały wtręt. Rozważanie o rewolucji francuskiej Edmunda Belka. Nikt nie znajdzie żadnego dzieła po drugiej stronie, które by równoważyło talent literacki, głębię przemyśleń filozoficznych, chęć dociekania prawdy, taką jak u Belka. Tutaj w ogóle to jest knockout, prawda? Ale czy Belk był wtedy ceniony? Nie, był krytykowany przez wszystkich. Już tu w ogóle był taki światowiec Fox, prawda? Który... Jego tam wtedy słuchano, trochę tak jak Chamberlaina i Churchilla, ale ja byłem w parlamencie w Londynie i tam są wielkie figury Foxa, jest taka niewielka figura Belka, czyli konserwatyści jak gdyby słabo się nadają na pomniki, co może ostatnimi czasy nawet dobrze, bo się burzy tych pomników dosyć sporo. I ogromny portret Winstona Churchilla jest tak wszystko. Ale wróćmy do Adama Michnika, bo to jest istotne. Ale zaraz, bo ja chcę pytanie. Właśnie to, o czym powiedziałeś, bo później zapomnę i na pewno do tego wrócimy, o czym mówiłeś. Czy to nie jest tak, że my, znaczy ogromną wagę dzisiaj przykładamy do roli Adama Michnika, a to, co może być może jego obciąża w tych różnych zarzutach różnych środowisk, może szczególnie prawicowych, to jest ten okres do 68 roku, ta przeszłość rodziców, środowisko. Tak się mówi, czy tak się myśli, czy tak się... Ale to jest takie myślenie żołądkiem, prawda? Czy tam czym śledzioną, prawda? No ja twardo staję na stanowisku, że za mamusię i tatusia nie odpowiadamy, ani za brata przyrodniego. To tylko tyle, że się w tym człowiek rodzi, przebywa, słucha, jakoś to oddziałuje, no więc trzeba było to opisać, prawda? Ale to raczej historia Adama Michnika, jego marszruta osobista, ideowa, pokazuje go jako jednostkę niezależną. On raczej przekracza te uzależnienia swoje rodzinne i środowiskowe, niż w nich tkwi, prawda? Czy coś tam zawsze zostaje, to jest trudno pomierzyć, ale... No, ale jednak generalnie... mówi, że tym przełomem był dla niego 68 rok, zdecydowanie. No mówię, ale wcześniej już przecież jak weźmiemy nawet ten klub poszukiwaczy sprzeczności, to oni mówią tak, no my tutaj w imię Marksa będziemy, czy tam młodego Marksa, czy w imię tam powrotu do czystości doktryny, prawda, będziemy to zgłębiać, no jak zaczynają zgłębiać, no to,
towarzysz Gomułka mówi, czy tam nawet inny jakiś poniżej stojący towarzysz, no trzeba ich rozpędzić jednak. I tak się robi. I tak w kółko, prawda, potem przy Kuronie Modzelewskim, no potem przy Dziadach, potem przy Marsu. W kółko jest to samo, ale do Marca. Marzec jest o tyle jest cezurą, że ci młodzi ludzie, to pokolenie, prawda, Lityński, Michnik, oni powiadają, no już z tym Marksem może... No już żeśmy próbowali, no jakby nic z tego nie, nic z tego nie wynika, dajmy sobie spokój z Marksem generalnie, prawda? W rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim w 1993 roku Adam Michnik powiedział coś takiego, to też mnie może trochę zaskoczyło, jakbym wiedział, jak straszny jest komunizm, to bym się go bał. Do 1968 roku miałem świadomość, że Polska, nie miałem świadomości, że Polska była krajem satelickim. Także raczej w tym swoim kręgu, raczej to był rewizjonizm. Tak, tak, tak. Znaczy oni sobie jakby dawali większe prawo do krytyki, bo krytykowali swoje, prawda? To jest właśnie, przepraszam bardzo, bo to jest, przypomniał mi się taki fragment książki między panem wójtem a plebanem i tam Adam Michnik mówi, ogólnie ci prawicowcy wiedzieli, że to jest po prostu ruska okupacja. Więc się bali tego, a myśmy przecież jak to? No po prostu jesteśmy w tym obozie socjalistycznym, czytamy albo młodego Marksa, albo starego Marksa, albo Althusera, albo kogoś innego. Czyli ogólnie rzecz biorąc, my jesteśmy jak gdyby, no znowu nic takiego, to są słowa Adama Michnika. No, przecież no, to nie są jacyś okupanci, prawda? I z tego punktu widzenia, pomijając cały ten ideologiczny aspekt Marca, no to nagle się okazało, że nie, no to jest władza i po prostu jak gdyby to nie jest tak, że się, nie wiem, zna pana Zenka, czy pana Janusza, czy się mieszka obok pana. Z KC, tak. Tak jest, tak, tak, tak. Tylko po prostu. I że to wystarczy. No. A tu żarty się skończyły. A tu żarty się skończyły. Prawda? Panie dyrektorze, jak z tą przeszłością jest? No gdybyśmy dzisiaj mówili o Adamie Michniku jako dziennikarzu prawicowym, to byśmy bez wątpienia wskazywali na to jego pochodzenie i podkreślali tę jego umiejętność uwolnienia się od korzeni. I moim zdaniem jednak Adam Michnik jest przykładem takiego uwolnienia, niezależnie od tego, jak jego poglądy oceniamy dzisiaj. To jest przykład jednak przekroczenia tych uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych, w których Adam Michnik dorastał, z których wyrastał. Wydaje mi się, że to trzeba powiedzieć. Abstrahując zupełnie od późniejszych jego poglądów, które, bo i to trzeba powiedzieć, przecież nie były od 1968 roku przez następne lata takie same. Prawda? No, przepraszam, kto nie był tu pod urokiem Adama Michnika, zapytam retorycznie, niech pierwszy rzuci kamieniem. Nie ma kamieni. Prawda? Kto z nas tu nie był pod urokiem Adama Michnika w którymś momencie bardzo długo nawet, jego życia i bardzo, bardzo długo. Więc uważam, że analizowanie jego poglądów obecnych i łączenie ich z jego pochodzeniem jest nieuprawnione. Wprost przeciwnie. To jest przykład jednak samodzielnego myślenia, ale także takiej osobistej odwagi, wyjść poza... Ale właśnie, ja wtrącę się tutaj, leży tutaj książka wydana w drugim obiegu z Dziejów Honoru w Polsce. Jak cała twórczość eseistyczna Adama Michnika przed 89 rokiem, ona jest pisana tonem wysokim, bardzo wysokim. To są Himalaje, jak gdyby, moralistyki. Ale ten tom jest pełen patosu i tak dalej, i tak dalej. Potem się okazuje, że w tej nowej rzeczywistości ten ton się zaczyna sprawdzać o wiele słabiej. Tak? O wiele słabiej. To znaczy on już tak nie definiuje sytuacji, jak definiował wtedy, kiedy można było powiedzieć, że w Polsce jest no, olbrzymi ruch społeczny, a naprzeciw niego naga władza, która już naprawdę się do tej ornamentyki marksistowskiej czy komunistycznej po prostu w ogóle się nie odwołuje, prawda? Ale proszę zauważyć, że
to nie jest tylko tak, że kiedy dwu mówi to samo, to nie jest to samo, ale kiedy jeden mówi to samo w różnych okolicznościach, to też nie jest to samo. Ja pamiętam kiedyś taki felieton Kisiela, który on nazwał żartobliwie moje typy. Aha. No i tam były rzeczywiście w 100% takie typy. Same nazwiska. Wiele lat później Adam Michnik napisał dokładnie, znaczy wykorzystał tę konstrukcję, podał jego, że moje typy. I co się okazuje? Tam byli bardzo różni ludzie. Tam już nie było takiego podziału. Co do Kisiela, to sądzę, że łatwo byłoby znaleźć sporą grupę ludzi, takich, którzy starają się przynajmniej nie być biuletynem, a być dziennikarzem. No tak, no. Tam byli tacy ludzie, no wszystkich, których wymienił Kisiel. Ja książkę o tym napisałem też, więc jakby to, trochę się tym musiałem zajmować, chociażby z tego powodu. To tak, to były ciemne typy. A w przypadku tych typów Adama Michnika byli i tacy, jak gdyby, prawda? Czyli to jest diagnoza społeczna, że jak gdyby, proszę zobaczyć, jedna forma felietonowa wykorzystana dwa razy i nagle się okazuje, że nie to, że Adam Michnik się myli, to jest jego definicja sytuacji. On po prostu tych ludzi nie lubi, tylko że jego nielubienie ludzi jest już innym faktem społecznym niż wtedy, kiedy Kisiel to pisał. Tak, wtedy było, powiedzmy, bardziej czarno-biało. Było czarno-biało. Tutaj, tak. Przestało. Gdyby było tak, że komuniści wyczytali młodego Marksa, to może byłoby trochę lepiej. Myślę, że mogli tylko nabrać szafa na to, że chcą o takich sprawach dyskutować. Co do tej biografii, mnie to jakby kopania tym kto skąd, mnie to zawsze zdumiewało i zdumiewa, tym bardziej na Śląsku. Kiedy przez tę ziemię przez 500 lat przeszło tyle wojsk, tyle różnych kor. I tak na dobrą sprawę my nie wiemy, jakie są nasze korzenie, szukamy. Im bardziej znajdziemy Żyda, Tatara czy kogoś, no to tym większa radość. A mnie ten wątek kompletnie nie interesuje. Mnie interesuje bardziej to, na co pan dyrektor zwrócił uwagę, a o czym też myślałem, czytając tę książkę. Jak to się stało, że Adam Michnik od początku w zasadzie był zwierzęciem politycznym. 14-letni chłopak. A owszem, grupa, w jakiej jest, no jakoś tam nas kształtuje lub nie. Ale gdyby tak było, że ta grupa by kształtowała, to podobną drogą już na początku poszłoby kilkunastu jego innych kolegów, tak? A on wybrał w zasadzie już drogę od początku bardzo polityczną. To, że Gomułka mówi o nim w czasie obrad KC na Brennen, ta słynna anegdota, kiedy go spotyka tam, mówił o tobie, a on mówi, daj spokój, ja mam większe problemy, bo mam poprawkę z fizyki. Tak? A propos, zdał tą poprawkę? To może? No chyba stał. To jest prawdą? I to jest pierwsza rzecz, jaka, znaczy ta jego droga. Jak, skąd, dlaczego? To jest jedna rzecz i jakby nie znajduję do końca na to odpowiedzi, myślę, że to jest bardzo trudne. On sam chyba by nie potrafił do końca na to pytanie odpowiedzieć. Ale druga rzecz, której mnie w tej książce brakuje, nie tylko w tej, i tu niestety Markowi odbiorę pytanie, to jest dwa lata pracy w zakładzie w Róży Luksemburg. Dwa lata pracy z tak zwaną klasą robotniczą, tak? Pytanie jest, jak on tam został, jak został przyjęty, jak oni go przyjęli, jakie relacje były między nimi, jak on ich postrzegał. On w zasadzie nigdy o tym nie mówi. Bardzo mało. Bardzo mało, nie? Mało tego, Jacek Kuroń na przykład nigdy się nie powołuje, że Adam Michnik kiedyś mi opowiadał, że tam przecież Kuroń był no chyba najbliżej tej tak zwanej grupie pracującej. A już najbardziej mnie zdumiewa inne pytanie. Ja sobie nie za bardzo wyobrażam, jak Adam Michnik codziennie o 6 rano wstawał do roboty. To tego nie widzę, szczerze mówiąc. Więc ten moment, bo jakby tego kształtowania się jego postaci, bo przecież te role mogły być zupełnie odmienne.
I myślę, że te dwa lata pracy miały kolosalne znaczenie. Dlaczego o tym? Odwołałem się do własnych, prywatnych jakby. Kiedy jako smarkacz słuchałem telewizji, tego dziennika, tych filmów oglądałem i tak dalej, ja byłem przekonany, że faktycznie jesteśmy 10. potęgą na świecie, że klasa robotnicza, to jest klasa robotnicza, tu w Świętochowicach, już na nieistniejącym murze zakładu był taki napis przez lata, aby ludziom żyło się dostatni i tak dalej. Tego, Polska rosła w siłę, ludzie żyli... Ludziom żyło się dostatni jakoś. Ja byłem przekonany, byłem pewien, że tak jest. Mało tego, naczytałem się wtedy mnóstwo Tygrysów, panowie pamiętacie. Tygrysy, oczywiście. Nie? I miałem oczywiście takie przekonanie o wojnie, jakie ono było w tej książce. Odgrywałem na spotkaniach rodzinnych, na tak zwanych Geburtstagach, odpustach, przed rodziną, jak to Niemcy szli pod Stalingrad, a potem się cofali. Oczywiście cała rodzina się uśmiechała. Ale ponieważ w rodzinie śląskiej się nigdy o polityce nie mówiło, więc nikt mi nie opowiadał, jak było naprawdę. Babcia po latach dopiero właśnie nad grobem przyznała mi się, że jej dwaj bracia byli w AK. Afryka Korps, oczywiście. Więc naczytałem się tych Tygrysów i podobnych innych rzeczy. I kiedy poszedłem pierwszy raz do pracy w wieku lat 14 lat, bo tak się potoczyło moje życie, to te pierwsze tygodnie były dla mnie szokiem. Ja zobaczyłem raptem inny kraj, inną sytuację i w ogóle całkiem coś innego. Potem pojechałem na delegację do Huty Lenina i w ogóle też spostrzegłem, jak tam robotnicy reagują wobec szefa, brygadzisty i tak dalej. To może Adam Michnik to samo tak reagował? Właśnie o tym chcę powiedzieć, że tego mi brakuje. I być może kiedyś będzie okazja go o to zapytać, jak on to przyjął. Ale z tego długiego wstępu do pytania, jak mówiłem, że tego brakuje mi, to te czytanie Tygrysów też miało swój plus. Bo ja po tych Tygrysach już teraz wiem, że jak coś czytam, to trzeba zakładać, że to może być trochę inaczej i nie tak. Tylko ja jak sobie słyszę w telewizji, to wiem, że dopiero rano się może okazać, że to nie było na Placu Czerwonym i nie samochody i nie rozdawali. Tylko musimy pamiętać o jednym, to o czym Janek powiedział, że nie wie skąd się nagle ten polityczny Adam Michnik wziął wśród swojego młodego środowiska, liceum, klub poszukiwaczy sprzeczności. Nagłe wejście 18-latka do klubu Krzywego Koła. Mniej, 16. No, nawet. Kto go w ogóle wpuścił? No i ja, to, że mówimy, a mówimy o takich nazwiskach, prowadził które... Prowadził Goberkowicz, wpuścił go Lipski. Ale, tak. Lipski. Z tego, co pamiętam... Co... Ale ty o tym wspominasz. Wpływ rodziców. Obydwoje z wyższym wykształceniem. Biblioteka w domu. No. Myślę, że to... Obszerna biblioteka. Tak, to że... Tak, no rozmowy z ojcem. Ten ojciec dla niego był strasznie ważny. Ten list na przykład z więzienia, o którym wspominasz. Jest kilka takich smaczków, którego jakby cały czas to się wszystko jakoś tam układa. Ja uważam, że to on jest wyjątkowym człowiekiem, nie był, prawda? To znaczy, tam przecież było mnóstwo łebskich gości. Jakiś Aleksander Perski, Jan Lityński. No to byli wszystko bardzo... Bardzo, jak się mówi, kumaci, prawda? Wszystko czytali, wszystko wiedzieli, inteligentni, błyskotliwi, ale on bardzo wyrastał ponad to. To jest człowiek obdarzony jakimś darem, jakąś charyzmą przywódczą, niewątpliwie. Czyli w wieku tych tam 15-16 lat już był szefem naturalnym, prawda? W tej grupce swojej i tak zostało. To zresztą trochę odpowiada na pytanie, dlaczego on tak mało mówi o tej Róży Luksemburg, prawda? Bo mnie się wydaje, że to nie było ciekawe dla niego specjalnie. To nie było ciekawe. Ale w czasach Solidarności się trochę powołuje na to. Powołuje się, to, o co miał zrobić. W tych 16 miesiącach alibi ciekawe. Jak przyjeżdżał do Huty imienia Lenina na przykład u nas, prawda, albo gdziekolwiek, bo tych spotkań miał dziesiątki wszędzie, w wielkich zakładach pracy, no to musiał powiedzieć, ja pracowałem. Co było prawdą, ale musiał to waloryzować, czego myślę, że w duszy nie waloryzuje tak bardzo. Prawda? To nie jest ciekawe. Jego nie kręcą prości ludzie, ale kręcą go ludzie skomplikowani, prawda? Intelektualiści, ale także tacy jak Urban na przykład go kręcą. Przez to, że są skomplikowani. Więc to jest coś takiego, prawda, u niego, że tu jest dar,
a tu jest taka niechęć do banalnej egzystencji, prawda? Zwykłej egzystencji. Starano, jak trzeba wstać, to się wstanie, do tej roboty pewnie wstawał, ale cóż w tym jest pociągającego? Trzeba szybko uciekać do Słonimskiego na przykład, prawda? Z tej różnicy. Na pewno o 6 rano wstawanie. Słonimski nie wymaga, raz, że nie wymagał o 6, a powtórę, no tam było życie, prawda? To prawda, bo on częściej przypomina to sekretarzowanie Słonimskiego niż ten... Sekretarzowanie polegało na siedzeniu w głowie. Także w Bibliotece Uniwersyteckiej, także szukanie i to jest całe uczenie się, ale fenomenalne jakieś kwarendy, jest... jakieś takie rzeczy, to było coś, czego super pociągało, a za chwilę stało się narzędziem dla jego działalności, prawda? Ale fenomenalny Romek jest to, że on za chwilę, znaczy to mija kilka lat, ale to jest połowa lat 60., 64. czy 66., nie pamiętam, wyjeżdża pierwszy raz... Czwarty. Wyjeżdża czwarty. Do Francji. Mhm. Panowie, powiedzcie mi, co to jest za fenomen? Młody człowiek wyjeżdża do Francji, jak czytaliśmy... Przecież czytaliśmy książkę i są nazwiska, z którymi on się spotyka. Paryż, Londyn, Rzym, Monachium. No, sama pierwsza liga. Co jest takiego w ludziach, że chcą słuchać młodego człowieka, który przyjeżdża z PRL-u? Co jest w tym człowieku? Co jest w tym człowieku? Znaczy, co jest w tym człowieku? Oczywiście. No jest charyzma. Są takie postaci, prawda? Młody człowiek wchodzi do pomieszczenia wypełnionego profesorami i zasłużonymi różnymi, ale wszyscy patrzą na niego. To jest właśnie ten typ, prawda? Czy wtedy się zaczęło uwzględnienie? Trzeba trafić jeszcze na dobrych profesorów, to chciałbym podkreślić, bo są tacy, którzy lubią tylko taką sieczkę. Ale tak, no, ktoś, kto na przykład umie powiedzieć coś świeżego, prawda? Więc jeżeli jakieś grono oczekuje czegoś świeżego, to tak. No, ja mogę powiedzieć, że no, nie wiem, Stefan Kisielewski-Kisiel w dzienniku pisze, jakie na nim wrażenie robił Adam Michnik. Potem zmienił zdanie, znaczy, ale zmienił się Adam Michnik. Nie, ale to prawda? Z powodu poglądów, prawda, jednego i drugiego. Nie, osobowość to... Tak, on był zachwycony tym, że tą energią i tak dalej, on to cały czas podkreśla. Natomiast co do tego wyjazdu i tak dalej, to pamiętajcie, zawsze jest tak, że dominuje pewna narracja, prawda? Dominuje pewna narracja i nie wszyscy się w tej narracji mieszczą. To jest teraz bardzo modny trend intelektualny. I znowu odwołam się do dziennika Kisiela. Popatrzcie, kiedy się w Polsce mówi, w ogóle na świecie, tam rok 1968, ale zostańmy przy Polsce, prawda? No to są, to jest trauma i tak dalej, i tak dalej. A Kisiel pisze w dzienniku, opublikowanym ileś tam 10 lat później, pisze, że na przykład na Śląsku właśnie ludzie chcieli się pod to podłapać, bo chcieli wyjechać z Polski. Chcieli wyjechać z Polski, czyli to, co dla jednych było traumą, dla drugich było w ogóle życiową szansą, prawda? I oczywiście, wiecie, no teraz się raczej też stara oddać głos takim, jak gdyby takim subnarracjom, które gdzieś tam płynęły, ale no tak, no ogólnie rzecz biorąc, gdybym ja na przykład powiedział, że słuchajcie, ja w 68 roku naprawdę nieźle w szkolnictwie dostałem w dupę. No to wiecie, to ja chodziłem do drugiej klasy i rzeczywiście wtedy bito, prawda? Wtedy dostałem tam parę klapsów i tak dalej. Ale gdybym to powiedział w środowisku ludzi, którzy źle oceniliby mój wiek, mam nadzieję, że takich nie ma, ale gdyby, no to oni mogliby pomyśleć, że no nieźle, popatrz, taki facet, a on już wtedy w 68 roku, prawda? Powiedzcie komuś, że ktoś wyjechał z Polski w 68 roku, to skojarzenie jest jednoznaczne. A przecież w 68 roku bardzo wielu ludzi wyjeżdżało z Polski, nawet chciało wyjechać z Polski na stałe, a przecież nic wspólnego z tą główną narracją nie miało. Ale też jest tak w przypadku tych osób, które on spotyka we Francji czy w Anglii. Przyjeżdża młody człowiek, bardzo młody człowiek i próbuje się z tą osobą Sad on chyba się nie widział. Tak. I to jeśli to później, tak. Ale mówimy o 64. Tak, ale bez względu na to, Sad załatwił drugi wyjazd do Francji. Przyjeżdża młody człowiek, który próbuje z tym z kimś się spotkać. I ten ktoś zadaje sobie pytanie, jak to? To on o mnie słyszał? To on o mnie coś wie? Przecież tutaj się mną nikt prawie nie interesuje albo niewielu. Siłą rzeczy on jest ten ktoś zainteresowany spotkaniem z młodym
człowiekiem. Ale też, przepraszam bardzo, te spotkania były różne. Tutaj jest książka Niezłomny z Londynu. I przypomnijcie sobie ten szkic, prawda? Znaczy Adam Michnik widzi, że ktoś wyszedł w ogóle skądś, nie wiem, z jakiejś trumny, prawda? Zupełnie w ogóle nic nie rozumie z tego, co się dzieje w Polsce, co się dzieje, że spojrzenie tamtego zastygło w jakichś podziałach, które już nie mają najmniejszego znaczenia. To jest jakby... Tak jak Giedroyć, który o wiele chętniej spotykał się. Ja pamiętam, że na takie spotkanie z młodzieżą licealną z Gliwic, on się momentalnie zgodził i mało tego, po 3 godzinach rozmowy tam zapraszał na następny dzień, nie jeszcze na następny, bo on był ciekawy tych młodych ludzi, z którymi jakby próbował też złapać kontakt oni z nim. Co do tych wyjazdów, to mi się przypomina nie 68, a 69 rok. Kiedy na mojej ulicy Lwowskiej, później Ustrzyka, a niedaleko mieszkał Ziętek przez ileś tam lat, wyjechali wszyscy moi koledzy jednego dnia. A dlatego, że mieli na imię Fritz, Harald, Edgar, Krystian, Norbert, nazwiska Erfurt, Bośnik. Oni wyjechali w 79, kiedy już były wstępne porozumienia za Oświęcim. Niemcy pieniądze, a tutaj jakaś grupa Ślązaków i Mazurów może wyjechać. Oni wyjechali jednego dnia, wszyscy. Na mojej ulicy mówiło się albo po niemiecku, albo po śląsku. Nikt tego nie kojarzył z 68 rokiem. Mało, nie było w ogóle takich dyskusji o 68 roku. Więc znowu jakby odwołując się do tej książki, no, tak się pewnie jakoś zdarzyło Michnikowi, że znalazł się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, z odpowiednimi ludźmi. I na siebie jego biografia, bo to nie jest kwestia przypadku, że się ale poszło wtrącę się. Weź Wałęsę. Temu się zdarzyło. W odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. No? Temu się zdarzyło bez jakichś no, super walorów intelektualnych, prawda? Ma inne, oczywiście. Nie, no ma inne. Wiemy, prawda? Jest też utalentowanym człowiekiem, ale takim samorodnym talentem, ale no nie jest jakimś, powiedzmy, Himalajami intelektu czy coś, prawda? Był prezydentem dużego kraju w Europie w końcu. Temu się zdarzyło. To jest jakiś fart nieprawdopodobny, prawda? Michnik, no jak gdyby miał to wszystko. Miał to wszystko. Miał charyzmę, miał wykształcenie, miał urok nieprawdopodobny. Miał odwagę. Tak, oczywiście. Tak, ale nie, bo być może zrozumiałeś moje słowo, zdarzyło się w sensie negatywnym, nie? Że mu się poszczęściło, trafiło się ślepiej ku zębom. Nie w tym sensie. Chciałem to powiedzieć tym, że on jakby mógł, miał okazję, będąc w tym towarzystwie, jakby cały czas się też sam kształtować, kształtować to środowisko, więc to jakby jest, to się samo napędzało. Bo przecież w pewnym momencie tego paliwa mogłoby naturalną koleją zabraknąć. I to, co mnie mniej jakby interesowała w tej książce, polityczna rola Michnika. Bardziej mnie interesowało jego sposób myślenia o kulturze. Pamiętam, że jak go pierwszy raz spotkałem, to zadałem mu pytanie, które zadaję bardzo wielu osobom. Który rok to był? 80 lata. Tak, 4., 5. Ja wyszedł z więzienia kolejny raz. Być czwarty. Tak, i pierwsze moje pytanie było zupełnie naturalne, które mu zadałem. Jakiego poetę, bo wtedy jeszcze byłem z nim na pan, jakiego poetę pan czyta? Jaki poeta jest dla pana numer jeden? Oczywiście odpowiedź była Miłosz. Miłosz. Natomiast Herberta czytuję na spotkaniach mniej lub bardziej, to czytuję nie Miłosza, a Herberta. Tak. No, żeby było, z dziejów honoru. Żeby było ciekawiej. Więc mnie bardziej interesowało ta jego strona jakby myślenia o kulturze polskiej. I w zasadzie ja tak odczytuję jego eseje, jego teksty. One są dla mnie mniej polityczne. I ja mogę się z jego drogą polityczną nawet często nie zgadzać. I często uważać, że te teksty w Gazecie Świątecznej, którą w zasadzie on w jakiś stopniu redaguje, Adam Michnik poleca, są dla mnie te teksty coraz bardziej nudne, niestety, muszę to przyznać. Poza ostatnim na przykład tekstem o Hannie Arendt, kolejnej dyskusji wokół Eichmanna Wielorybnego. No i poza wielkanocnym wywiadem oczywiście. Tak. Plus ten wywiad.
Ale wiem, że podobało. Na tej sali także. Ale posłuchajcie, ja myślę, że jeszcze na moment tylko wrócę do tego wywiadu. Ja się przez tą całą książkę przecież też przewija, że no, polskie życie publiczne niszczy taki sloganizm. No. Kiedy państwo, kiedy panowie widzicie i państwo, którzy nas tutaj słuchacie, jakiegoś polityka, to jest pięć zdań, które on obraca na parę sposobów i wydaje mi się, że mógłby opanować to w jakimś języku obcym, mógłby to wtedy zupełnie spokojnie sprzedawać za granicą. Prawda? I to jest to, że... Co niektórymi tak to, się że, dzieje. Tak, ale to, że ogólnie rzecz biorąc ktoś jest trochę jednak nieprzewidywalny, że możemy oczekiwać tego albo tego, a nie wiedzieć już, co ten człowiek napisze, czy powie, zanim otworzy usta, czy weźmie i coś wklepie w klawiaturę, to jest niezwykła wartość dla mnie. Bo no, to jest taki, taki sloganizm, prawda? Natomiast to, czym tutaj, że kultura, tak kultura wtedy przecież oczywiście, że miała znaczenie polityczne, bądź wierny, idź. No to coś znaczyło w latach 80. nie tylko dla wielbicieli poezji. Oczywiście. Więc jak gdyby ta kultura, ona była mocno zanurzona. Kiedy się wtedy pisało o kulturze, no to jednak pisało się... O polityce. To też się pisało o polityce, o pewnych postawach wobec rzeczywistości. I to nie jest przypadek, że powiedzmy tutaj Herbert nadawał się do tego po prostu idealnie. Panowie, rozumiem, że wszyscy jesteśmy pod wrażeniem Adama Michnika, albo przynajmniej byliśmy, ale do każdego z panów miałbym takie pytanie, może do siebie także. Jakie są ważne teksty? Może zaczniemy od autora książki. Jaki był ważny tekst, który na ciebie wpłynął? Albo czy można to jakoś posegregować? Ważne teksty Adama Michnika w ciągu ostatnich 40 lat. No bo to co innego jest, jak czytam teraz do książki, wszystko prawie co on napisał, no, tak. A co innego wtedy, kiedy byłem młody i te książki się ukazywały. No to Kościół, Ulica, Dialog oczywiście. To był kolosalnie ważny tekst dla mnie. Ze wstępem Stefana Kisielskiego skądinąd. Tak. Tu przypomnę to, co mówił Maciej Zięba w książce na ten temat. To było też moje myślenie, prawda? Ja jestem troszkę młodszy tylko Macieja i też jestem z podobnych kręgów, prawda, katolickich. I też to było dla mnie szokujące w pozytywnym sensie, prawda? Że człowiek jakby z innego horyzontu ideowego mówi takie rzeczy i trochę bije się w piersi i mówi swoim, no musimy się uderzyć w piersi, prawda? Z tym Kościołem to myśmy byli dość bezwzględni, okrutni. A przecież tak obiektywnie to jest nośnik wolności w naszej sytuacji, mówi Michnik wtedy. No to tak było rzeczywiście, Wyszyński to i cała no wszystkie te perypetie polskie, prawda, bez Kościoła nie da się tego zrozumieć. Bez Kościoła też nie dałoby się przeprowadzić tej zmiany, prawda, która wtedy już się jakoś rysowała, no i jak wiemy się dokonała z wielkim udziałem Kościoła. Jego inteligencja polegała na tym, że to widział. Także chyba najbardziej to był chyba dla mnie wtedy to było uderzenie. Panie dyrektorze? Podobnie, no niestety muszę się powtórzyć. Z podobnego miejsca. I to ja zresztą, to nie był pierwszy tekst, chociaż on jest chronologicznie dosyć czytał pan go po wczesny. Latach, ja go czytałem w latach 80. No wtedy, kiedy mogłem coś z tego zrozumieć. Ja czyli trochę... prawie że na bieżąco, czyli to mógł być 78. Jak i dla mnie to było szalenie zaskakujące to otwarcie i pokazanie, że lewica ma o czym rozmawiać z Kościołem i pokazanie tych stycznych przy jednoczesnym pozostawaniu na swoich pozycjach. Nie? To było coś bardzo świeżego, coś bardzo, bardzo odkrywczego. A potem, no niestety, to już było tylko kilka lat do roku 89 i 90, więc zrozumiałem, że albo Adam Michnik nie jest konsekwentny, albo tamto było nieszczere. Miałem bardzo dużo wątpliwości zaraz kilka lat już po 89 roku. Ale to już jest zupełnie inna historia, bo na tą lekturę moją, jako tam powiedzmy sobie 20, 18, może 19-latka, nie umiem tego teraz przypisać,
no nakładały się już te bieżące wydarzenia, nie tak jak w pana przypadku, że niemal po ukazaniu się, bo to też była inna perspektywa, inne tło, w którym się tą książkę czytało. Ale to było też, to był taki moment, w którym, nie ukrywam tego, zacząłem czytać Adama Michnika. No, dowodem są które pan przywiózł. Książki, które tu przywiozłem, bo je po prostu wtedy kupowałem. Mało tego, mogę się przyznać, to już chyba nie jest karalne teraz, że je kolportowałem. Chyba, że znowu to będzie karalne, nie wiem. To się okaże, niedługo może, ale to jest tak, że... No, dla mnie bez wątpienia Janek. List z Białowęgi. Dlatego, że to jest konsekwentny Adam Michnik. I dlatego się z tym zakończeniem książki nie zgadzam, bo ja tak odczytuję jego całą jakby drogę. Łącznie z tym generałem, łącznie z Urbanem, łącznie z tym najgorszym, chociaż to można rozdzielić, bo te, dlaczego z Genajem, dlaczego z Urbanem, to można jakby rozdzielić. A dlaczego z Włodzimierzem Cimoszewiczem, to jest jeszcze jedna rzecz, ale tak, to przejdziemy ale, do tego. Ale natomiast, jak mówię, to jest konsekwentny anamich. Nawet w tym nieszczęsnym procesie sądowym górników kopalni Wujek. Nie? Co tam jest konsekwentnego? Znaczy konsekwentny jest w tym, że on w tym momencie jest jakby konsekwentny, że mówi, że on tu przebacza, a potem rozumie, że popełnił błąd, że nie ma prawa przebaczać w imieniu innych, nie? No to Herbert podpowiada, zdaje dlatego, się, że on w tym liście też jakby przyznaje się do tego, że może popełnić błędy i będzie zawsze stał, nie? Więc w tym sensie to zakończenie książki mi... Bo ja uważam, że on dalej jest tak. Gdy zawsze stał przy słabszych, przy bitych. No a tu jechał jako świadek obrony generała Kiszczaka, nie mając nic do powiedzenia jako ten świadek. Co świadek wie na ten temat szyfrogramu? Wiem tyle, co powiedział mi generał Kiszczak tam przy okrągłym stole czy coś. Nie, to też. Ja nie mówię, że pochwalam, to mówię, że tu akurat jestem tego zdania, że popełnił olbrzymi błąd. Nie miał prawa tego. Tak mówić, no w ogóle, tak twierdzić. Panie profesorze? No tak, nie wybaczajcie w imieniu tych, których zdradzono o świcie. To jest Herberta. I to jest jakby wstęp do tego, że ja wspomniałem już o tej książce z dziejów honoru w Polsce. I pamiętam, że ona mnie zachwyciła jako sposób pisania o literaturze. Ja nie miałem nigdy temperamentu literaturoznawcy. Jak gdyby no, starałem się w literaturze widzieć coś więcej niż tylko gry literackie, zmiany stylów, mód literackich i tak dalej. I pomyślałem sobie, że to jest takie pisanie o literaturze, które rzeczywiście coś mówi o życiu, które stara się jak gdyby to życie w jakiś sposób kształtować. No? Tutaj o tym tekście o Hannah Arendt. No, Hannah Arendt też czytała bardzo grube, abstrakcyjne książki, które być może nie dla wszystkich muszą być zrozumiałe, ale potem napisała książkę Eichmann w Jerozolimie, w którym tę wiedzę wykorzystała do analizy konkretnego przypadku. Otóż oczytany niewątpliwie Adam Michnik wziął i napisał książkę, która w tamtym czasie, bo ona teraz zetlała, to tu nie ma co mówić, oczywiście, no, ale pytasz o pierwsze wrażenie, no pierwsze wrażenie tak, no tak jak ja to wtedy przeczytałem, no to rzeczywiście tak, no to patrzę, tak. Tak się powinno pisać o literaturze, nawet jeżeli tych cytatów jest dużo, to one wszystkie są jak gdyby funkcjonalne tam, prawda? On umie je znajdować, umie je oświetlać i nagle ze zbioru wierszy wychodzi coś więcej. To jest coś, to wtedy było dla mnie coś niesamowitego i muszę powiedzieć, i to nie że ze wstydem, ale wtedy, kiedy ja pisałem tam pierwsze, miałem publikacje, to one niewątpliwie pozostawały pod wpływem z tyłu Adama Michnika, prawda? Niewątpliwie pozostawia, ja się tego, nie ma powodu się tego wstydzić, ale jednocześnie, tak jak powiedziałem, ten patos tamtych lat jak gdyby słabo przystaje do rzeczywistości, w której podziały społeczne to już nie jest podział na światło i ciemność, a jeżeli się tak mówi, że to jest podział na światło i ciemność, wiem, że i takie opinie funkcjonują, to jest próba nawrzucenia własnej definicji sytuacji, która jest znacznie bardziej wątpliwa dzisiaj niż była
wcześniej. Bo wcześniej jednak rzeczywiście nikt nie musiał pytać, gdzie stoi ZOMO, ponieważ ZOMO było oznaczone. Więc jak gdyby... Wszyscy wiedzieli, kto jest na jakim miejscu, także to jest sytuacja była jasna. Dzisiaj są trochę mniej. Natomiast gdybym miał jakiś taki satyryczny rysunek szybko wymyślić, to po prostu są dwie grupy ludzi, którzy obrzucają się dokładnie tą samą inwektywą. I tą inwektywą też może być ZOMO, prawda? Tyle, że tylko, że jednak to wygląda nieco bardziej... na nieco bardziej złożony problem intelektualny, a wtedy odwaga, to o czym pan mówił. Oczywiście, że odwaga Adama Michnika i oczywiście Lis z Białołęki i tak dalej. Oczywiście, że tak. Jasne, że to wtedy absolutnie mogło imponować i w tamtym czasie są pewnością, i nic moim zdaniem tego nie przekreśla. Może modyfikować tę ocenę, ale jeżeli ktoś coś zrobił kiedyś, no to jednak zostanie. To zostaje, prawda? To ja muszę jestem być... ciekawy, jeśli wolno, proszę, dopowiedzieć, dopowiedzieć proszę bardzo. Do tego pytania, które pan postawił, który tekst, czy która książka Adama Michnika jest ważna dla nas, tu tak jak siedzących i rozmawiających o Adamie Michniku, to postawiłbym jeszcze inne pytanie, które z tych tekstów przetrwa. Bo my te teksty zapamiętaliśmy w związku z kontekstem, w którym je czytaliśmy. To bym dopowiedział, to które jeszcze są aktualne. Które może zachowują jakąś w pewnym sensie, bo to jakąś wiadomo, czasy zupełnie swoją inne. Aktualność, swoją świeżość. I które przejdą jednak do historii jako ważne. To jest perspektywa dla mnie ciekawa jako historyka. Tak? Bo które odegrały pewną rolę, to tu powiedzieliśmy sobie, a które pozostaną aktualne, to jest jeszcze inne pytanie. Kto dzisiaj czyta z dziejów honoru w Polsce Adama Michnika, czy Niezłomnego z Londynu, czy Kościół Lewica, Dialog, czy ktoś w ogóle wraca do tych tekstów? Ale przepraszam bardzo, bo jest tutaj dwóch ludzi, którzy przyznali się do kolportażu nielegalnych publikacji, prawda? Nie pytam pozostałych. Ja też. To trzech. To jesteśmy w mniejszości. Ale no to chcę powiedzieć, że ja kiedyś tutaj kupując tam na ulicy Francuskiej, była taka jakaś księgarnia Solidarności, kupując coś, to była taka transakcja wiązana, że chcesz kupić Gombrowicza, to musisz kupić Barańczaka. I teraz pytanie jest takie, że wtedy na pewno kupiłbym Adama Michnika, a ciekawe, czy dzisiaj byłoby tak, że jeżeli chcesz kupić kogoś tam, to dodatkowo kupujesz Michnika. Tak jak wtedy Barańczaka. Da? Ja nie byłem akurat, rozumiemy o co chodzi, on wtedy był taką jak gdyby gwiazdą, która, no, szczerze mówiąc, ja nie znałem, być może żyję w bardzo jakichś wąskich środowiskach, ale ludzi, którzy nie podziwialiby Adama Michnika. No. Ja go przestałem podziwiać w 90 roku. Kiedy były te wybory? Nawet ja zapomniałem. Prezydenckie które? Pierwsze. 91? Wałęsa Mazowiecki. Prezydenckie 90. No i wtedy byłem na spotkaniu z Adamem Michnikiem. Musiałem oczywiście głosować na Tadeusza Mazowieckiego i tak dalej. Ale ponieważ byłem jeszcze wtedy ciągle młodym człowiekiem, więc zadałem mu takie podchwytliwe pytanie, które gdzieś tam coś wyciągało, jakąś moim zdaniem wtedy, pytania nie pamiętam zupełnie, jakąś sprzeczność. I on wpadł w jakiś taki amok zupełny. Wpadł w jakiś amok. No, zaczął krzyczeć na mnie. Zaczął krzyczeć. Cała sala spojrzała na mnie. Jakbym, nie wiem, spadł z Marsa albo po prostu był wrogiem ludu. Prawda? Bo wtedy już się, Krzysiu, zaczęło, że na spotkania danych nazwisk czy danych przywódców chodzili tylko zwolennicy. Ale ja byłem zwolennikiem, ale pytania nie, jeszcze nie było. Tylko pamiętam, bo byłem na spotkaniu z Tadeuszem Mazowieckim. To nie było pytanie przeciw, to było pytanie jakieś tego, i on wpadł w jakiś kompletny taki amok wtedy. Jak mnie zaczął, to mi przypomniał taki problem czysto psychologiczny, ja o tym zupełnie zapomniałem, ja to gdzieś wyparłem. I teraz przypomniał mi jeden z moich kolegów, to ty tego nie pamiętasz, i rzeczywiście przypomniałem sobie po wielu latach, bo ja tak bardzo chciałem o tym nie pamiętać. No to ja, panowie drodzy, muszę być konsekwentny, bo też muszę pamiętać o tym, że się wywodzę ze środowiska robotniczego, tak jak mój szanowny kolega Jan Mazurkiewicz. I to nie oznacza wcale, że czytaliśmy tylko krótkie teksty, czyli mam na myśli list do generała Kiszczaka, którego co niektórzy nawet się uczyli na pamięć,
ale uważam, że był to absolutny majstersztyk. Nie wiem, tutaj Romek list? Chyba list do generała Kiszczaka, czy nawet niejaka przepowiednia, bo to no tak, kilka tak, rzeczy że, się trochę z tego ja cię będę wtedy, sprawdziło. Tak, że, wszyscy byli tak, wtedy, wszyscy absolutnie byliśmy wtedy pod wrażeniem, a drugą książką, znaczy bo to nie była książka, tylko liścik, a drugą książką było oczywiście Z dziejów honoru w Polsce i muszę panów zaskoczyć, w środowiskach robotniczych też się czytało Z dziejów honoru w Polsce. Myślę, że Adam Michnik by bardzo się ucieszył. Nie? Janku, potwierdzasz to. Potwierdzam. I był chyba nawet trochę zaskoczony, bo pierwsze moje spotkanie z Adamem Michnikiem było właśnie u Janka w domu w trakcie strajków rozpoczętych i nieudanych pierwszych majowych 88 roku, kiedy żeśmy odprowadzali, ale Janek Adama na dworzec o 5 rano, a ja później musiałem wsiąść w autobus numer 32 i udać się do pracy w kopalni, ale byłem tak dumny ze spędzonej nocy z legendą, że ale to jest jakby inna rzecz. W każdym razie też się w środowiskach robotniczych taką rzecz czytało. Co się stało po 80 według panów, co się stało po 89 roku, że zaszła tak nagła zmiana? Janek, będziemy dochodzić do tej puenty, o której ty już wspominałeś, z czym się nie zgadzasz, dobrze? To Romek, jak to wychodzi? Na sekundę do tego odprowadzenia Michnika na dworzec. Ale to jest w książce, no nie mów, nie jego zachęć państwa, żeby no, podobno kupili. Jest w IPN-ie film. Gdzie Becja, tak, nakręca nas, jak my oprowadzamy Michnika na dworzec. Panie dyrektorze, tak, no. Szkoda, że dopiero teraz o tym słyszę. No. Ale to nie, to ja nie. To mówię podobno. Co się stało po 89 roku takiego, że nastąpił... To nie jest bardzo jasne dla mnie, bo nie powinno się tak było stać, prawda? Znaczy ten człowiek, który był przywódcą tego etosu solidarnościowego, nie powinien był chyba się tak zagalopować, bo to jest tak, pan tu pytał o teksty, nie o książki, ale o teksty. Ja uważam, że ten tekst Szary jest piękny, to jest trafny, dobry tekst, dobry opis demokracji, która jest relatywna z natury, jakby stronnie od skrajności, stronnie od jakiegoś ucieleśnienia ideału, prawda? Jest zwykła, jest szara, jest podzielona, jest konwencjonalna, jest proceduralna. Wszystko dobrze, wszystko się zgadza. Tu absolutnie popieram. A jednak jego rola jako ważnego czynnika w tych grach demokratycznych wydaje się dziwaczna, prawda? Więc co się stało? Stało się, że ja bym powiedział tak, że ta jego taka misyjna czy apostolska, prawda? Wzięła górę nad takim zdrowym rozsądkiem. Bo co innego jest powiedzieć, no, generał też jest człowiekiem. Leszek Maleszka też jest człowiekiem. To jest prawda i trzeba mieć ludzki stosunek i do generała, i do Maleszki, i do Urbana. Trzeba mieć ludzki stosunek, prawda? Jeśli wywodzimy się z tego pnia cywilizacyjnego, o którym Adam w tym wywiadzie powiedział, tak, słusznie, tak, że to jest nasze i stąd idziemy. No to naturalnie, że tak, że nie będziemy ludzi, nie wiem, poniżać. Okej, ale z tego dojść do wezwania nie rozliczamy się z generałami, prawda, sądownie, no to jest jakiś, to jest jakaś paranoja, jakiś nonsens. I później dojść do tego ostentacyjnego bratania się, prawda, i picia wódki, czy trzeba, czy nie trzeba, bo może w tej Magdalence było, trzeba się napić być może, żeby załatwić deal, prawda, ale potem przez te lata, prawda. Jak się piło przez całe lata 70. i 80., to tym bardziej w Magdalence się trzeba było napić, także to już była konsekwencja. Można dragować. Ale ta fraternizacja poszła szalenie daleko, prawda, No tak, przechodzimy z ustroju, który z natury swojej był totalitarny, pod koniec pewnie już go tak nie zdefiniujemy, bo on tam spsiał zęby mu, prawda, wyliniał, zęby mu wypadły i tak, ale z natury swojej był totalitarny i w swoich porywach był oczywiście straszny, prawda, zabijanie, no, masowy terror kiedyś, potem terror selektywny, ale kłamstwo ideologiczne, ugniatanie człowieka na nową modłę, robienie nowego człowieka, straszne rzeczy. Wychodzimy z czegoś takiego do czegoś, co chce być normalne, demokratyczne, zachodnie, nie wiem, pluralistyczne. I nie możemy powiedzieć, tego nie było i się nie zastanawiamy nad tym, prawda? Nie możemy powiedzieć, lustracja jest czymś okropnym. Powiedzieć, że lustracja jest w kraju, który wychodzi z komunizmu, że lustracja jest czymś strasznym, jakimś szambem, jakimś moralnym upadkiem, powiedzieć tak, jest kompletny nonsens i to jest po prostu głęboko szkodliwe.
jest inna rzecz, jak zrobimy tą lustrację, prawda? Mądrze, głupio, szerzej, węziej, prawda? Mniej skutecznie, bardziej skutecznie, przez sąd czy przez jakiegoś rzecznika, prawda? To są sprawy szczegółowe, ale powiedzieć, czy lustratorzy jako inwektywa, a taki jest to na Dominika i jego przyjaciół, bliskich, to jest jakiś kompletny nonsens, prawda? No więc tutaj on zawędrował na jakieś naprawdę dziwne brzegi, no. Nie wiem, czy panów o to pytać, bo myślę, że zdanie tu jest jasne, natomiast mnie strasznie interesuje zdanie Janka, bo Janek tu się wyróżnia, jest szczególnie człowiekiem uwiedzionym, że tak powiem, przez naszego bohatera, o którym rozmawiamy. Janku, powiedz, jakie jest twoje zdanie na ten temat? Co się mogło stać po tym 89 roku? Chyba zgodziłbym się w dużej mierze z tym, co powiedział Romek Graczyk. To znaczy... No, twoja rola była inna i się nie zgodzić. Czekaj. Powoli, panowie. Że być może zgubiło go przekonanie o tym, że on faktycznie wie jak, którędy i po co. I moment, w którym, to jest moment, który każdy z nas w życiu przechodzi. Jeśli nie ma kogoś obok, kto ci powie w pewnym momencie, stary, idziesz za daleko, zagubiłeś się, patrz jak rozmawiasz z ludźmi i tak dalej. Krótko mówiąc, kogoś, kto cię po prostu przytomni, to się zaczyna lekko równia pochyła. To widzimy na przykład dzisiaj wyraźnie. Dzisiaj widzimy wyraźnie przy niektórych politykach, przy których nie ma nikogo, kto im powie, słuchaj, stary, to nie tak. No dobrze, nie ma nikogo przy Kaczyńskim, tak? Dokładnie tak chcę powiedzieć, ale przy Kaczyńskim bo wytworzył... Nie, bo Kaczyńskiego... To nie jest tak, że oni w Kaczyńskiego wierzą. Oni się go boją. Tam już nie ma tych ludzi, nie ma partnerów. Natomiast, ale chcę powiedzieć, że przy Kaczyńskim nie ma partnerów, bo wszystkich wykosił, prawda? Tak. Natomiast przy Adamie byli partnerzy. Mądrzy ludzie, był Alik Smolar, nie wiem, był Lityński, no nie wiem. Jacek Kuroń, dłuższy czas. Nie zawsze się Adam obrażał, jak się mu mówiło. No nie zawsze się obrażał, ale... Mamy inne przykłady, że się... Chyba Janek o tym mówił. Tacy, którzy mówili mu. A o nich nie słuchał, co byłoby jeszcze gorzej. Przepraszam bardzo, to Smolar na przykład, przecież napisał, że te całe na zachodzie, we Francji, te ruchy 68 roku były prototalitarne, prawda? No więc jest jakaś przestrzeń dialogu, to nie musi być zawsze budowanie jakichś tam kapliczek i tak dalej, prawda? Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo zauważcie, Adam Michnik jest głównym bohaterem, ale on płynie w takim nurcie, który rzeczywiście, mówię tutaj o nurcie, który obejmuje nas wszystkich, który ja bym określił w taki sposób. Otóż wtedy, kiedy się nagle wytwarza pluralizm, zdobyło się ten pluralizm, to już jak tam panowie chcecie, to po prostu naraz ludzie odkrywają, że mają bardzo różne poglądy w bardzo różnych sprawach. Ale nie wiem, czy to jest kwestia specyfiki polskiego społeczeństwa, czy nie, ale ja zaobserwowałem ostatnio taki bardzo ciekawy, ostatnio, to znaczy dobrych parę lat temu, że jakiekolwiek inne zdanie jest w gruncie rzeczy traktowane jako, no nie wiem, posłużę się takimi cytatami, zmień lekarza, przedawkowałeś leki i tak dalej, ale co to oznacza tak naprawdę, że jak gdyby w ogóle nie ma żadnej przestrzeni dialogu, tylko po prostu wygrywa albo jedna definicja sytuacji, albo druga. I ja myślę, że ponieważ bardzo długo Adam Michnik narzucał taką narrację i rzeczywiście, tak jak ktoś tu powiedział, no oczywiście czytają się Gazetę Wyborczą codziennie, potem świąteczne, potem różnie, powiedzmy. I nagle się okazuje, że te sądy, które mogły być uznawane wcześniej przez większość, bo nigdy nie przez wszystkich, ale przez większość tych ludzi, do których się chciało trafić, jako tak, dobra diagnoza rzeczywistości, jako, nie wiem, dobry plan działania na przyszłość, jako prognoza i tak dalej, jest coraz bardziej wąskie. I stąd jak gdyby też ta
taki czysto ludzki, psychiczny, psychologiczny punkt widzenia, że się odrzuca taką to, no to jak to, prawda? No przecież wszyscy rozumni, przyzwoici i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie jest wykluczenie? To teraz modny temat jest, prawda? Bo to można wykluczać przez inkluzję na przykład, prawda? Tak, jak teraz powiedziała pewna młoda działaczka, snobizm na czytanie książek wyklucza tych, którzy nie czytają. Ja jeszcze tylko chcę dokończyć to. Ja uważam nadal, że z Michnikiem jest jedną z niewielu osób, z którą można polemizować, dyskutować, zgadzać się lub nie zgadzać. A co przy tym całym... O lustracji nie pogadasz. Powie ci, jesteś szambiarzem. Okej. Okay. Jesteś nikim, jesteś szmatą. Okay. Jesteś za lustracją, jesteś szmatą. Okay. Moralną szmatą. Tak ci powie. Okej. Okay. No to mówię, no dobrze. Trudno, to jest twoje zdanie. Moje jest inne. Natomiast to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Otóż Adam Michnik zwraca uwagę na coś, o czym myśmy w naszym kochanym kraju zapomnieli, że istnieje Rosja. Skoda. O tym się kompletnie zapomniało, Adam Michnik przypomina. I przypomina nie tylko poprzez to, co się dzieje teraz, te teksty i tak dalej, przez to, co się stało w sprawie tego chłopaka z Białorusi, to jest w ogóle, moim zdaniem, kilkunastu ludzi w ministerstwie powinno po prostu tam pojechać na Białoruś i odpracować za niego i dostać to, co ten chłopak tam dostaje, byłaby jakaś równowaga. A przypomina również literaturę rosyjską. Polacy czytają literaturę rosyjską, ale nie lubią Rosjan. Jakby się zapomina też o tej Rosji, to jest jedna rzecz. I druga rzecz, oczywiście znowu po raz enty, Adam Michnik i Kościół. To jest w ogóle temat, który... Może bardziej i chrześcijaństwo, prawda? Tak, chrześcijaństwo. Kościołem to tak bardzo... A możemy tu na chwilę przerwać, bo jeszcze chwilę chciałem o tym chrześcijaństwie, bo nie wiem, Romek, czy odpowiedzią na te wątpliwości po tym 80 roku nie jest to zakończenie tego tekstu Kłopot. Jak panowie pozwolą, to tam są 3-4 może zdania. Ja je niestety będę musiał skrócić, ale mam nadzieję, że sens tego oddamy. Niepokorny inteligencie, chroń swą bezdomność, pielęgnuj swe permanentne niezakorzenienie. W świat rozchwianych norm moralnych wnoś jasną prostotę ewangelicznych nakazów tak, tak, nie, nie. A gładki świat wartości urzędowo skodyfikowanych nasycaj śmiechem błazna wątpieniem libertyna. Bowiem przeznaczeniem twoim nie jest ani świętowanie politycznych wiktorii, ani schlebianie własnemu narodowi. Masz dochować wierności sprawom przegranym, mówić rzeczy nieprzyjemne, budzić sprzeciw. Masz zbierać cięgi od swoich i obcych, bo tak tylko zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Czy to ja jest... myślę, że on nie dochował wierności temu przesłaniu po prostu. No bo to byłoby super, prawda, gdyby zawsze zachowywał niezależność, prawda? I mówił zawsze możnym tego świata, mówił swoją prawdę. Tymczasem, jeśli on sam się uwikłał tak bardzo w politykę, prawda, że nie było takich wyborów, żeby Gazeta Wyborcza nie miała swojego kandydata, którego bardzo lansuje, to znaczy, że tego drugiego spychał jakby w nicość, prawda, moralną. No to to już ten program tu zawarty nie da się zrealizować. Tak. Zresztą on jest piękny, zauważcie, on jest właśnie w stylu, to jest tom z okazji 60. urodzin Kosakowskiego, czyli to jest jeszcze, słuchajcie, to jest jeszcze w PRL-u. 67. Tak jest, to jest jeszcze w PRL-u. I słuchajcie, to jest piękny program i ja absolutnie wierzę w to, że kiedy Adam Michnik to pisał, to po prostu chciał taki być. Ale my też mamy wiele postanowień. Chcielibyśmy być tacy czy tacy i potem nam się to lepiej czy gorzej udaje i można powiedzieć, że to udało mu się akurat trochę gorzej. A czy dzisiaj, ale jak napisane jest pięknie. No tak, no mówię. Ale czy dzisiaj, jak odpowiada tak w tym już słynnym wywiadzie dla Gazety Wyborczej z tego świątecznego wydania na Wielkanoc, jak mówi... Boję się odrzucenia dekalogu i odwrócenia od tradycji. Boję się, że uczniowie nie będą wiedzieli, kim był Jezus.
No przecież te środowiska lewicowe, czy że powiemy o strajku kobiet i o różnych tego typu, przecież ich wszystkich furia ogarnęła. To tak to w tych komentarzach widać. Zresztą naszego gościa też dzisiaj. Także, znaczy, przepraszam, on tylko kawałek z tego przekazał. To nie jest, to jest uwaga skierowana do kogo? Do kogo to Adam mówi, że się boi? Do nowej lewicy. Do swojej chyba, nie? Nie. Do kogo? Do kościoła. Co ty mówisz? Nie, no moim zdaniem... Do kościoła nie. Mówi. To w kościele, moim drogim kościele, nie mówi się o Chrystusie, nie mówi się o Bogu, już nie mówię o Trójcy, bo tego w ogóle nie można. To jest inna sprawa. To jest inna sprawa. Adam mówi o jakby takim cywilizacyjnym, silnym trendzie, który jest wszędzie w świecie zachodnim, ale który w Polsce się przejawia w ten sposób, że na przykład przychodzi strajk kobiet, który ma słuszne czy mniej słuszne postulaty i mówi, trzeba po prostu brzytwą wykosić, prawda? Całe to dziedzictwo. Nieprawda. No jak nieprawda? No. Nieprawda. Jeszcze chwilę i by się zaczęło plądrowanie kościoła za rewolucję francuską. Zadajmy sobie pytanie. Ja po pierwsze używam słowa, które tego dziewczyny nigdy nie użyły, dziedzictwo. One nigdy by tak nie powiedziały. One mówią o pewnych elementach w tym kościele, o pewnym sposobie myślenia tego kościoła, który kreuje sposób myślenia o tych kobietach. One o tym mówią. I Adam tego nie mówi do żadnej lewicy, bo żadnej lewicy w Polsce nie ma, ani prawicy nie ma. Nie, wspiera się ze swoją dziennikarką, która występuje w imieniu tejże młodej lewicy i młodej gazety nawet. Mówi, a tu młodzi u nas w gazecie uważają tak i tak. On mówi, nie mają racji młodzi. No, ale czy to, że w gazecie wyborczej, ja rozumiem wysokie obcasy, bo jak biorę wysokie obcasy, wiem, że to jest feministyczna gazeta. To wiem. I moment, w którym w gazecie się po raz piąty ukazuje tekst na temat miesiączki, jest dla mnie nie do wytrzymania. Był taki moment, tam 5 czy 6 razy pod rząd, tak? Adam może się nie zgadzać z tym kierunkiem, w którym część gazety tych młodych idzie. Ale nawet jeśli to adresuję tam do tak zwanej młodej lewicy, to nie mówmy o żadnej młodej lewicy, bo w Polsce, poza może grupą krytyki politycznej, która tak by się chciała określać i tak nazywać coś takiego istnieje, Zandberg nie jest żadną lewicą. Zandberg jest w ogóle pomyłką na rynku politycznym, tak jak wszyscy inni. Ja myślę, że jest Zandberg. Co? Ja myślę, że Zandberg jest lewicą. Bo może dla ciebie. No. Jeśli to lewicą się jest stoi. Ktokolwiek, mówiłem, że Janek jest na lewo od ciebie. Jeśli jest ktokolwiek lewicą w tym kraju, to jest to PiS. PiS jest lewicą w sensie socjalnym. Ale, i o tym mówmy tylko. Może natomiast tutaj ten tekst jest skierowany wyłącznie do kościoła. Coś takiego. Ale rozumiem, każdy z nas pozostaje przy swoich... rąku, który nie istnieje. Dlatego, że Adam odwołuje się do kościoła kogo? Lubiłby kościół. Życińskiego, Tischnera, Malewskiej i tak dalej. Powiedz mi, kto dzisiaj czyta Malewską? Kto dzisiaj czyta teksty Tischnera? Ja. Panowie, dobrze, dajcie... Przemija postać świata, proszę bardzo. Dajcie to jest z moich ulubionych lektur. Ja się nie odwołuję do inteligencji, która zresztą jest klasą zanikającą. Janek, ty jesteś klasą robotniczą, za ja jestem właśnie, dlatego mogę sobie pozwolić na to. I on się do tego odwołuje. To nie istnieje. To zresztą prawie nigdy nie istniało w naszym kościele. Istniało. Za jakimś wyjątkiem. Nie byłoby pontyfikatu Jana Pawła II, gdyby nie istniało. Istniało, to było mocne. Możemy, wiesz, a to jest temat na ogromną dyskusję. Znaczy, myślę, że to jest w ogóle chyba temat na osobne Romek spotkanie. Bo do tego chcę się odwołać, o czym Marek powiedział. Co się stało? Otóż Adamem Michnikiem stało się dokładnie to samo, co się stało z Życińskim i z Tischnerem. Zobacz sytuację, w której ludzie chodzili tłumnie na Tischnera, na Żakowskiego. Była moda chodzenia, cytowania, noszenia książek i tak dalej. Ile osób po jakimś czasie się od Tischnera odwróciło? Dziesiątki osób takich znam, które mówią, nie no, Tischner to już nie wiem, to była w ogóle pomyłka, nie, Życiński to była w ogóle pomyłka i tak dalej, i tak dalej. W ogóle nie ma takiego czegoś jak kościół Tischnera, Życińskiego, zmienię o kościele Chynewicza. W sensie myślenia. Po marginesach gdzieś. No. I dlatego nie dziwi mnie, że podobna sytuacja spotkała Adama Michnika. Od miłości
Do nienawiści, jak wiemy, jest jeden krok. Chcesz powiedzieć, że co? Sama prawda jest... A nie! Kirchner u schyłku życia głosił samą prawdę. Odwrócili się od niego ludzie, którzy nie dostrzegli tej wielkości. Coś to powiedzieć? Nie. Tak samo Adam głosi do dzisiaj samą prawdę, nigdy się nie myli i tylko ludzie mali odeszli od niego? Mhm. Nie, nie. Chcę powiedzieć tylko tyle, że podobna sytuacja spotyka bardzo wiele osób, które przez długi czas zostały przez tych, którzy byli jakby ich zwolennikami, mylnie zrozumiani, mylnie widziani, mylnie bezpotektowani. Ale nie tylko to. Nie, nie, nie. Posłuchajcie. Przecież to jest w gruncie rzeczy, to dotyczy przecież nie tylko tego typu postaw. To dotyczy na przykład, nie wiem, różnorakich mód intelektualnych, które mają swoje szczyty i potem jak gdyby schodzą. Tak? Gdyby na przykład strukturalizm Claude'a Lévi-Strauss'a, to po prostu kiedyś był papieżem, potem był obiektem kpin. I tak samo, czy to z Sartrem, czy z innymi, lepiej się mylić z Sartrem, niż mieć rację z Aronem. Wyjątkowo głupie hasło, no ale teraz już nikt się nie chce mylić z Sartrem. Więc jak gdyby, no istnieje takie jak gdyby nasycenie, no, że w pewnym momencie ludzie jednak oczekują czegoś nowego. To jest niekiedy zmiana pokoleniowa, niekiedy coś takiego i nagle, no właśnie, no, no niby dlaczego tak właśnie ma być? Niby to dlaczego? Więc... Panowie, niestety musimy powoli zbliżać do końca, ale ja chciałbym jeszcze autora, a może też i panów zapytać, bo to to bardzo krótko proszę, na sam koniec. Jak myślisz, do kogo, znaczy musiałeś też to jakoś tam przewidywać, może wydawca jakoś przewidywał specjalnie, do kogo jest adresowana dzisiaj biografia Adama Michnika? Do Solidoruchów, do nas. Do naszego pokolenia. Bo nie mam złudzeń, że młodzież w ogóle... się czymś takim, nie rzemieślnikiem, w ogóle jakąś tak. prehistorią. Jeszcze taką grubą. Pan profesor tak, że to tak pracuje z młodzieżą na bieżąco, tak? Znaczy ja może podam taką malutką anegdotę o mojej przyjaciółce pisarce. Otóż ona dała kiedyś jakiś fragment swojego opowiadania na Facebooka i dostała na Messengera, ktoś jej tam napisał, jakiś młody człowiek, że to jest bardzo ciekawe i że on by chciał przeczytać tego więcej. No i ona mówi, no, że to jest cała książka. No. On zapytał, ile stron ma ta książka? No, jakieś tam 160. O nie, no takie grube to nie. Prawda? Takie grube to nie. Nie, jestem absolutnie zdania autora, bo to jest dla nas, w jakimś sensie, dla każdego z nas, myślę, z naszego pokolenia, pewien problem. I to jest próba odpowiedzi na ten problem. Tak jak powiedziałem od razu, i to chcę powiedzieć, że świetnie udokumentowana książka, napisana w ciekawy sposób, no to jest naprawdę osiągnięcie. To jest naprawdę jeszcze osiągnięcie. W tej książce odwołuje się tam jakby kilkanaście osób się wypowiada na temat Adama Michnika. Ty też. Więcej. Ty tu? Też. W książce ze 40. Jan Mazurkiewicz też się wypowiada. Jan Mazurkiewicz wypowiada się pod pewien aspekt zabawowy naszego bohatera. Tak jest. Ale był bogatą osobowością. Pokazujesz te osoby w różnym czasie. I zastanawiające z nami właśnie te wypowiedzi niektórych z tych osób, jak one po iluś tam latach oceniają. Trochę Adama. Współcześnie oceniają tą historię. Tak, to, znaczy, co się zdarzyło 30-40 lat. Czym teraz są, rzutują na to, jak wypada i tak. Mhm. I to jest jedna rzecz. Muszę powiedzieć, że niektóre z tych wypowiedzi mnie zaskoczyły albo zaszokowały. To jest druga rzecz. Natomiast mam inne pytanie do ciebie. Co było największym problemem przy tym przypisaniu? Znaczy moment, który musiałeś sobie powiedzieć dystans, Romek, coś, wiesz, no bo... Wycinanie? Tak, musiałem sobie narzucić... No bo jest w środku przecież. Musiałem sobie narzucić dystans, ponieważ były zaszłości między mną a gazetą i mną a Michnikiem. Musiałem tak to sobie w głowie ustawić, że te zaszłości nie rzutują na sposób opisywania postaci, z którą się zgadzam lub nie zgadzam, ale mam psi obowiązek jakoś docenić jej obiektywną wielkość. No mi też to, bo na przykład, jak my rozmawialiśmy wcześniej, jak do Romka dzwoniłem, to mówiłem, też mi trochę brakuje bibliografii, byłem bardzo ciekaw, co on przeczytał przed tym, zanim zaczął pisać. Podsuwałeś mi nawet jakieś... Coś ci podsuwałem, ludzi też, ale też, książki też, coś tam było, ale już nie pamiętam, wiesz, to już w moim wieku... Podsuwałeś mi wywiad z Żakowskim, który jest analogiczny, jest sprzed 3 lat, jest analogiczny do tego wywiadu z Dominiką Wielowiejską. Ale to jest to samo, strasznie on wtedy żałuję, mówi... Państwa, mamy półtorej godziny rozmowy za nami, przepraszam za taki chaos i trochę może taką to znaczy, nerwową, że rozmowa była żywa, moją, ale moją reakcję.
bo ja dzisiaj pierwszy raz od 3 lat, a może nawet już od 4, jestem przed kamerą i jakoś nie jestem przyzwyczajony do tego. Po drugie, nie wiem, panie dyrektorze, ja powiem tylko o sobie, że jestem po drugim wczorajszym szczepieniu. Reakcję państwo mogli obserwować, także na bieżąco, na żywo prawie że. Ale na zakończenie chciałbym powiedzieć taką rzecz i taką historię. Miałem w swoim życiu epizod w służbie państwowej i w grudniu 2000, na początku grudnia 2000 roku złożyłem dymisję. Dymisja została w ciągu chyba 2 dni przyjęta. W tym czasie oczywiście się pakowałem. Pakowałem również sporo książek, które z racji miejsca, w którym byłem, otrzymywałem. Grubych? Też. I nagle pojawił się telefon, a panowie może wiedzą, może też wiecie to z własnego doświadczenia, zazwyczaj przy czy w trakcie odejścia z funkcji te telefony milkną. Robi się pusto troszeczkę. I nagle dzwoni pani z sekretariatu i mówi, telefon, dzwoni Adam Michnik. I muszę powiedzieć, byłem lekko skonsternowany i tak byłem zdenerwowany w ogóle całą sytuacją całego tygodnia, która na mnie tak nagle spadła. I odbyliśmy, podnoszę słuchawkę, odbyliśmy krótką rozmowę. No, ja się raczej chyba nie odzywałem. I Adam powiedział tak, Marek, my w to nie wierzymy. Pamiętaj, masz w nas przyjaciół, masz we mnie przyjaciół, ile razy będziesz w Warszawie. Ja zawsze mam w biurku butelkę whisky, zawsze możesz do mnie wstąpić. Na pewno mu podziękowałem, może jeszcze czymś się odwzajemniłem, ale chciałem przez to powiedzieć, że taki też jest Adam Michnik. A spotykaliśmy się przez 20 kilka lat, średnio co 3 lata. W różnych bardzo sytuacjach, czy na spotkaniach autorskich, czy na spotkaniach tu u szanownego Janka w domu, które się zazwyczaj kończyły gdzieś o 3, 4 czy piąta, przy świtaniu. O 5 to pierwsze, to wszyscy byliśmy wtedy młodzi, to było ponad 30 lat temu. To jest ta kwestia, z którą się chciałem podzielić, ale muszę też jeszcze o jednej sprawie powiedzieć, że bardzo mi dzisiaj brakuje, właśnie w związku, Romek, z tym, że jesteśmy na Górnym Śląsku i to był taki szczególny region związany, znaczy solidarnościowo. I strasznie mi brakuje dzisiaj na spotkaniu takich osób jak, no bo na pewno by były, na pewno by mnie zaprosił, jak Jurka Wartaka, jednego z przywódców strajku na Wujku, który był bardzo blisko związany z Adamem Michnikiem. No i raczej, jak wszyscy panowie wiedzą, chodził pod prąd bardzo. Drugą blisko związaną z Michnikiem osobą był Tadeusz Jedynak, jeden z przywódców podziemia solidarnościowego z lat 80. Jest jeszcze trzecia osoba, która miała tu z nami być. Tak, byliśmy umówieni na to spotkanie. To był Janek Lityński, mam nadzieję, że tak naprawdę był dzisiaj wśród nas. Trochę rozmawialiśmy o tym, Romek przygotowywał książkę. Ja przygotowywałem Janka, że będzie takie spotkanie, zresztą sporo Janka Lityńskiego wypowiedzi tutaj jest, zresztą tak samo jak Henryka Wójca. I strasznie tego żałuję i te osoby, tych osób już nie ma, znaczy te osoby nie żyją i nie zmarły na COVID. Musiałem o tym wspomnieć, wykorzystując to nasze dzisiejsze spotkanie. Chciałem bardzo podziękować za wizytę. Chciałem bardzo podziękować za to, że znaleźliśmy czas. Planowaliśmy to od kilku, chciałem powiedzieć tygodni, a przecież tak naprawdę miesięcy. I że mogliśmy się spotkać w tym momencie pod koniec maja 2021 roku. Tak to podkreślam, bo mam nadzieję, że się zbliżamy do lata, pandemia się kończy i będziemy mogli się spotkać. Być może w większym gronie, o czym ostatnio Romek mówił, być może nawet na Śląsku. A pociągnie zwykle o 5:30. Tak jest. Większym gronie z publicznością. Bardzo dziękuję państwu za uwagę.
panom za wizytę w studiu i mamy nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję bardzo.